Cześć, tutaj Marta z Sonia Niefit i witam Was na dzisiejszym treningu noworocznym. Ten trening będzie idealny, jeśli chcecie rozpocząć dobrze nowy rok i wejść w niego z przytupem. Trening zawiera modyfikacje, więc będzie idealny zarówno dla osób zaawansowanych, jak i dla początkujących. Znajdziecie wersję dla siebie. A jeśli chcecie mieć motywację przez cały rok, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i zabieram się do roboty. Do treningu będzie Wam potrzebna mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. Lecimy! Witam Was na treningu noworocznym i witam Was w nowym roku 2023! Jak to w ogóle brzmi, jak jakiś kosmos? Więc żeby rozprostować kości w nowym roku i też troszkę spuścić emocji, zaczynamy od razu w marszu, zaczynamy naszą rozgrzewkę i zaczynamy nasz wspaniały trening noworoczny, który doda Wam energii, zmotywuje do działania i sprawi, że cały ten rok będzie mega fit. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech. Tylko marsz na razie, trening zawiera modyfikacje, więc niezależnie czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z ćwiczeniami, jeśli tak, to witaj na kanale, zasubskrybuj. Czy też jesteś już ze mną długo, albo masz poziom po prostu zaawansowany, średnio zaawansowany, znajdziesz tutaj modyfikacje dla siebie. Osoby początkujące zostają w marszu, zaawansowane, lecimy z truchtem, podniesiemy trochę tętno, przygotujemy całe ciało do wysiłku. Krąży legenda, że jeśli zrobicie ten trening na początku roku, to cały rok będzie szczęśliwy i pełen motywacji. A jeśli robicie ten trening w środku roku, albo może na końcu, już jest koniec, już minął cały rok, 365 dni, jestem bardzo ciekawa, co wiecie, a czego ja jeszcze nie wiem, to też przyniesie Wam szczęście na kolejny rok. Po prostu to jest taki szczęśliwy, pozytywny trening. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech. Wydech, biegniemy lub idziemy, ręce mocno pracują. Ja zwracam w swoich treningach uwagę na technikę. Dzięki temu też nauczycie się prawidłowo ćwiczyć i będziecie robić to bezpiecznie i skutecznie. Teraz kolano góra, początkujący w marszu, zaawansowani z podskokiem, mocno wyżej biodra, ręce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź do truchtu lub do marszu. Dodaj krążenie ramion w przód. Mocno, szeroko rozgrzewamy całe barki. Dzisiejszy trening to trening, który ma wszystko. 4, 3, 2, do tyłu. Będą elementy cardio. Pospalamy trochę. Zbudujemy kondycję, wzmocnimy całe ciało. Wszystko w jednym. 3, 2, 1. Tylko trucht albo marsz. Popatrzcie na mnie. Na pewno znacie to ćwiczenie ze szkoły podstawowej. Zbieramy grzybki. Hop, lecimy. Najpierw wolniej. I jeśli czujesz, że ciało jest gotowe, trochę szybciej. Raz, raz, raz. Raz, cztery, trzy, dwa, jeden. Lewa strona, kolano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, druga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marsz wszyscy. Przechodzimy na skraj maty. Przejdziemy sobie do półprzysiadu, biodra mocno do tyłu i z tej pozycji idziemy z jednego skraju maty do drugiego. Aktywizujemy trochę pośladki, budzimy je do życia. Hello, zaraz trening. Niech się ogarną, przygotują. 4, 3, 2, ostatni raz, zostań w półprzysiadzie. I teraz pogłębiamy do przysiadu. Tyle, ile możecie, żeby być komfortowi z tą pozycją. Plecy proste, biodra mocno do tyłu. Nie przenosimy ciężaru na kolana. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, góra. Pięknie. Głęboki wdech. Wydech. Ręce po bokach.
początkujący kolano góra, zaawansowani, skręty. Hop, hop, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wszyscy. Krok bok. Początkujący zostajecie tutaj. Zaawansowani pajace. Za 3, 2, 1. Lecimy. Raz, 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 raz. Kolana lekko na zewnątrz. Brzuch jest cały czas napięty. Ręce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz, brawo, gratulacje, rozgrzewka za nami, głęboki wdech, łyk wody i zaczynamy trening właściwy. Trening dzisiaj ma 4 bloki, każdy inny, każdy ma inne ćwiczenia, nie będziecie się nudzić, szybko Wam zleci. Pierwszy blok, ćwiczymy 40 sekund i każde ćwiczenie będziemy powtarzać 2 razy. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, cios, cios, nożyce, nożyce lub w wersji początkującej cios, cios, krok, krok, ok? Łatwiznę zaczynamy za 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy z noworocznym treningiem. Hop, hop, cios, cios, przeskok. Cios, cios albo krok. Raz, raz. Raz, raz. Chciałabym, żebyście teraz włożyli troszkę energii w ten trening. I dodacie ten, potem otrzymacie. Raz, raz. Zdaję sobie sprawę, że pewnie będziecie robić ten trening w różnych stanach. Lepszy, gorszy. Jestem z Was bardzo dumna, że go włączyliście. Jeszcze 3, 2, luz. Maszerujemy sobie i zaraz powtarzamy to jeszcze raz, a potem żegnamy to ćwiczenie. Pa, pa, nie wracamy do niego. Jeśli ktoś z Was nie lubi powtórzeń, to idealnie. Ten trening ma ich bardzo mało, bo wiem, że Was to strasznie nudzi. 4, 3, 2, 1, lecimy. Cios, cios, hop. Cios, cios. Wybierz wersję dla siebie. Być może jesteś osobą początkującą i chcesz spróbować tej drugiej wersji, spoko. A może jesteś osobą zaawansowaną i wczoraj był bardzo mocny Sylwester i jeszcze chwieje. W takim wypadku wersja początkująca będzie lepsza. Raz, raz. Raz, raz. Brzuch lekko napięty i mocne ciosy. Włóżcie trochę energii w to. Ha! Luz, pięknie. Kolejne ćwiczenie, które będziemy robić. Schodzimy wszyscy do przysiadu sumo, kolana na zewnątrz, stopy na zewnątrz i czekamy w tym miejscu. Zaczynamy za 5 sekund. W tym bloku są długie przerwy, drugi będzie troszkę bardziej intensywny. Lecimy, zejdź do dołu. Kolana na zewnątrz, stopy na zewnątrz, niżej pośladki. Powinniście to poczuć właśnie w pośladkach, nie tylko w udach. Mocno wypychamy biodra do tyłu. Puls, 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 puls. Raz, 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 raz. Zaawansowani. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Początkujący zostają tylko w pulsie. Pięknie. Luz. Jeszcze raz to samo, zaawansowani. Teraz od razu dodajemy skok. Po 3 pulsach początkujący zostajemy przy pulsowaniu i czujemy, jak pracują pośladki. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Pomyślcie sobie w trakcie tego treningu, jaka jest Wasza intencja na ten rok. Co byście chcieli osiągnąć? Ja jestem taką osobą, która lubi kalendarze, planowanie, cele. Umówmy się, połowa potem nie jest zrealizowana, bo daje sobie ich za dużo, ale punkt do starania, nie? Jeszcze troszkę.
pięknie Wam idzie. Więc warto sobie pomyśleć, co chcemy osiągnąć, z tą myślą zrobić ten trening. Luz, żeby Was to trochę bardziej zmotywowało do działania. Kolejne ćwiczenie, początkujący. Przysiad bok, zaawansowani. Z przysiadu przeskakujemy do boku. 4, 3, 2, 1, lecimy. Pięknie. Raz, 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 raz. Równe tempo, to jest 40 sekund, więc nie staramy się być, wiecie, hej do przodu, a potem nie można zrobić do końca, tylko oceniamy swoje siły i robisz tak, żeby dotrwać do końca. Hop, 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 jeszcze. 5 sekund, mocniej, wyżej, raz, raz, luz. Oddychamy i zaraz zrobimy to jeszcze raz, ostatni. Co ciekawe, im dalej w las, im dalej w trening, tym bardziej te przerwy wydają się konieczne. 3, 2, 1, lecimy. Oddychaj. Pamiętaj, w każdej chwili możesz przejść do wersji bez skakania. Dla każdego się coś znajdzie. Raz, raz, raz. Oddychaj. Pięknie. Masz zadyszkę? Super. Witaj w klubie. Normalna rzecz, niezależnie od kondycji. Luz. Kiedy ćwiczymy, oddech przyspiesza. Ciało potrzebuje więcej tlenu, mięśnie potrzebują więcej energii, więcej tlenu, więc naturalne jest to, że oddech jest szybszy. Nie ma się co wstydzić zadyszki. Kolejne ćwiczenie, ostatnie z tego bloku, przedostatnie. Lekko zgięte kolana, lewa noga, hop i wracamy, ok? 3, 2, 1, lecimy. Do boku wracasz. Ha. Cały czas noga jest uniesiona w powietrzu. Staramy się pracować tak, żeby czuć pośladek. Najczęstszy błąd, jaki tu widzę, pracujemy całym ciałem. Tak to ma nie wyglądać tu. Ha. Mocny wydech, kiedy noga jest w powietrzu. Pracuje pośladek. Można położyć sobie rękę. Ha. Oddychaj. 3, 2, 1. Luz. To samo zrobimy na drugą stronę. Teraz te dwa ćwiczenia ostatnie w tym roku są bardzo przyjemne. Spompujemy trochę pośladki. Odpoczniemy oddechowo. Lekko zgięte kolana. Druga noga za 3, 2, 1. Lecimy. Góra. Góra. Góra, góra, mocny wydech. Brzuch jest cały czas napięty, zobaczcie, jakie mam stabilne tutaj ciało. Ok? Wy też macie takie mieć, jak skała. Nie bujamy całym ciałem, pracuje tylko noga, a właściwie pracuje pośladek, który tą nogę unosi do boku. Hop. Jeszcze. Oddychaj, to jest twój czas na to, żeby odetchnąć. 3, 2, 1. Luz. Kładziemy się na macie, na lewym boku i zrobimy dokładnie bardzo podobne ćwiczenie. Lekko zgięte kolana, noga góra i dół. Zaczynamy za 7 sekund. To ćwiczenie to ostatnie ćwiczenie z tego bloku i cisza przed burzą. Lecimy. Góra. Cały czas w górze. Pracuje pośladek. Chwytamy się za pupę i czujemy. Pracuje czy nie? Jeśli nie, jeśli czujecie bardziej całą nogę, staramy się skupić na tym, żeby ruch poszedł z pośladka.
Oddychaj. Na początku, jeśli to wasz pierwszy, drugi, kilkudziesiętny trening, to może być ciężko wyczuć ten pośladek, ale po czasie zobaczycie, że będzie taki dzień, że załapiecie, a to was wbije na zupełnie nowy level świadomości, jeśli chodzi o trening. Uwaga, luz, druga strona i koniec bloku. Szykujemy się ładnie. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra. Góra. Cały czas noga w powietrzu. Góra. Góra. Nogi lekko zgięte. Łokieć jest pod barkiem. Staramy się utrzymać dalej prawidłową postawę ciała. I oddychamy. Nie wstrzymujemy oddechu. Jeden z podstawowych błędów, jeśli chodzi o treningi. Oddychamy. Nawet jeśli ziajamy, to jest dużo lepsze niż, wiecie, zapychanie się, cała czerwona buzia i niedostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. Jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Luz, łyk wody i będziemy przechodzić do bloku numer 2, który jest krótki, ale konkretny. Mamy przed sobą 3 ćwiczenia, które robimy jedno po drugim. Już pokazuję, na czym polegają. Pierwsze ćwiczenie, przeskok, noga góra lub szybkie przejście z nogą w górze. Drugie ćwiczenie, hop, 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 lub ta sama wersja bez skakania. Trzecie ćwiczenie, cwał do boku, góra, cwał do boku, góra, lub w wersji bez skakania, dotykamy podłogi do góry i przechodzimy szybko. Co jest ważne, w tym bloku jedno ćwiczenie robimy po drugim i dopiero jak zrobimy wszystkie trzy, mamy przerwę, ok? Minuta pracy przed nami. 3, 2, 1, lecimy. Przeskok do boku, noga góra lub przejście. W każdej chwili możesz zmienić wersję ćwiczenia. Ręce pracują raz, 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 raz. Szybciej. 3, 2, 1. Kolano. Lecisz od razu, od razu, od razu. Lub wersja bez skakania. Nie ma wymówek. Jest wersja dla każdego. 10 sekund tylko. Wysoko kolano. Wyżej, wyżej, wyżej. Zaraz cwał, 3, 2, 1, lecimy, do boku, hop, do boku, hop, lub bez skoku, przysiad, wybierasz wersję. Bardzo dobrze, do końca, do końca, do końca. Nie idziemy na skróty, luz, brawo, nie było tak źle, nie? Powtórzymy to jeszcze raz. Chcemy tak się upewnić, że nie było naprawdę tak źle. To musimy to zrobić jeszcze raz. Pierwsze ćwiczenie, przypominam, przeskoki z kolanem. Weź sobie głęboki wdech, wydech. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Ostatni raz. Szybciej. Raz, 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 raz. Dynamicznie. Pracuj. Raz, 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 raz. 3, 2, 1. Od razu. Kolano. Wyżej, 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 wyżej. 5. Zaraz będziemy robić cwał do boku. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Pamiętaj, jest wersja bez skakania. Nie poddajemy się. Dopasowujemy wersję. Jeśli włączyliście ten trening, jest za ciężko, przejdźcie do marszu. Jeśli włączyliście ten trening, jest za lekko, na co czekacie? Mocniej. Luz. I tym sposobem blok drugi zrobiony. Czas na blok trzeci. Taka sama formuła jak w pierwszym,
40 sekund pracy, 2 powtórzenia, 5 ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie, schodzimy do deski, początkujący na tym etapie wracają, zaawansowani. Schodzimy do deski, robimy pompkę i dopiero wracamy do góry, ok? Gotowi? 3, 2, 1, lecimy! Zejdź ładnie dłonie pod barkami, ładna pompka i góra. Wyprostowujemy się na górze, ładnie, dumnie, całe ciało ładnie pracuje. Wzmacniamy teraz górę, dół, wszystko. Oddychaj, pięknie. Jeszcze troszkę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Powtarzamy zaraz dokładnie to samo. Jeśli potrzebujecie motywacji na nowy rok, to chciałabym Wam powiedzieć, że my startujemy z wyzwaniem noworocznym. Wszystkie szczegóły znajdziecie na codziennyfit.pl. Nawet jeśli robicie ten trening w środku stycznia, wpadajcie, bo plany są tygodniowe, więc można w każdej chwili dołączyć. Lecimy! Dłonie pod barkami, pompka i wracasz. Pięknie, prostujemy się dumnie i dopiero powrót do deski. Bardzo ładnie. Ja wiem, że czasami w styczniu bardzo kusi, żeby robić wszystko szybko, intensywnie, efekty. Ale prawda jest taka, że te spokojne ruchy, spokojne ćwiczenia też są bardzo ważne. Więc pracujemy. Rób to dokładnie, będą efekty. Luz. Łyk wody. I ćwiczenie numer 2. Kładziemy się na macie. Dwie wersje. Wersja dla osób zaawansowanych, popatrzcie na mnie. Unosimy nogi, unosimy tułów i teraz robimy zawijas. Hop, hop. Będziemy ćwiczyć brzuch. Osoby początkujące, głowa góra, nogi góra. Głowa dół, nogi dół. I tak w kółko. Zaczynamy za 9 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Głowa do góry i zawijas. Oddychaj, powolne, spokojne ruchy. Przy treningu brzucha, przy tym, kiedy chcemy wzmocnić brzuch, szybkie ruchy wcale nie są pomocne. Wolno, spokojnie. Im wolniej, tym lepiej. Utrzymujemy napięcie. Początkujący, wy odkładacie głowę, odkładacie nogi. Unosicie głowę, unosicie nogi. I tak w kółko. Pracuj. Powoli, spokojnie. Pozwól, żeby ten brzuch się napiął, utrzymał całe ciało. Luz. Jeszcze raz będziemy robić to samo. Głęboki wdech, wydech. Ten trening jest bardzo urozmaicony. Mieliśmy troszkę mocniejszy drugi set. Teraz będzie trochę więcej wzmacniania i skończymy to też mocnym finiszem. Uwaga. Lecimy. W końcu nowy rok, nowa ja. Strasznie nie lubię ogólnie tego powiedzenia. Nie musicie być nowymi wersjami siebie. Wystarczy, że będziecie starali się być codziennie najsprawniejszą wersją siebie. Uwierzcie mi, takie zdjęcie z siebie tej presji i tego, że musicie wyglądać w konkretny sposób, bardzo pomaga w tym, żeby te cele utrzymać, a sylwetka będzie skutkiem ubocznym. Przyjemnym, ale ubocznym. Nie dajmy się zwariować. Głęboki wdech, wydech, cały czas brzuch powinien mocno pracować, ostatnie sekundy, pięknie, jeszcze troszkę, luz, świetnie, poprawię sobie kitkę, odwracamy się, dłonie pod barkami, wersja dla początkujących, idziemy raz jedną, raz drugą nogą do boku, zaawansowani, hop, dotknij barku, hop, dotknij barku. 3, 2, 1. Lecimy. Wybierz swoją wersję i lecisz. Początkujący mają tylko kroki w bok, nie mają tego dotknięcia barku.
Dlaczego? Dlatego, że wy najpierw musicie wzmocnić całe ciało, żeby potem nie bujać się na boki przy dotykaniu barków. Całe ciało powinno być stabilne, brzuch napięty. Raz. Pięknie. Raz. Pięknie. Trzy, dwa, jeden. Luz. Jeszcze raz to samo. Wzmocnijmy sobie teraz trochę bardziej górę ciała, brzuch i finisz z petardami. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Jeśli nie przeszkadza wam, że dużo gadam, to zapraszam was też na mój Instagram. Codziennie podłoga fit. Codziennie gadam do was na stories. Wrzucam moje koty, mam dwa koty. Zresztą jak będziecie ze mną ćwiczyć, to na pewno nieraz u nich usłyszycie w treningach. Osoby, które dzisiaj ze mną ćwiczą, są ze mną długo, już znają i sznurka, i nitkę. I połowa anegdot z nimi związanych. Jeszcze troszkę. Plecy proste. Pośladki nie są w górze. Luz. Pięknie. Znów kładziemy się na plecy. Wracamy do podstawówki. Ćwiczeń, które na pewno znacie. Łokieć do kolana. Przystroją tą samą wersję. Tyle, że zaawansowani będą mieli małe chili zaraz. Lecimy. Łokieć, kolano, wróć. Łokieć, wróć. Zaawansowani, przytrzymaj na 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Liczysz sam, sama. Pięknie. Oddychamy. Chciałabym zauważyć, że ja się bardzo dobrze się kolorystycznie dopasowałam strojem z balonami. Wiozłam je dzisiaj przez pół Wrocławia. Luz. Odpoczywamy. Wiozłam je przez pół Wrocławia. Nic nie widziałam z tyłu. Nie wiem, czy powinnam w ogóle to mówić, ale tak było. I jedną z najlepszych rzeczy, a zarazem najgorszych, która jest w kupowaniu takich balonów, jest wsadzanie ich do worka. Ja nie wiem, jak oni robią to w sklepie. Pan to zrobił w 3 sekundy. Uwaga! Lecimy. Zaawansowani z przytrzymaniem. Ja natomiast zajmuje mi to pół godziny do godziny, żeby wpakować je wszystkie do jednego worka, bo co jednego wpakuje, to drugi ucieka. Jak macie jakiś patent na to, to dajcie znać w komentarzach. Ale po treningu, teraz dokończmy. Jeszcze. Pięknie. Tak naprawdę zostało nam kilka minut razem. Jestem z was mega dumna, że stwierdziliście, że robicie trening dzisiaj, nowy rok, bardziej sprawni wy. Super, chętnie wam pomogę w tej podróży. 3, 2, 1, luz, przepięknie. Obracamy się znowu i teraz. Zaawansowanie, wyskok, powrót, cios. Cios. Początkujący, przejście do deski, powrót, cios, cios, okej? Okay? Zaczynamy od ciosów po przysiadzie. Lecimy. Cios, cios, skok albo przejście, powrót. Raz, raz. Tak się stało. Ja dzisiaj z jakiegoś powodu celuję w choinkę. Cium, cium i prosto w bombki. Dostać w bombkę nabiera nowego sensu. Jeszcze troszkę. Pięknie. To jest ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Przed nami zaraz blok czwarty, ostatni. Luz. Jeszcze raz to samo. Przerwa na wodę i ostatni blok. Więc nawet jeśli macie teraz spadek motywacji, to pomyślcie o tym tak. 5 minut i będzie po wszystkim. 5 minut. To jest tak mało, mnie to zawsze motywuje. 3, 2, 1. Lecimy. Raz, raz. Bo zobaczcie, co realnie jesteście w stanie zrobić w 5 minut. Co wam da, że skończycie ten trening 5 minut wcześniej?
nic. Ale zrobienie treningu do końca to już coś. Jeszcze. Lecimy. Pięknie. I z energią w ten nowy rok. Walnij pompkę. Ostatnie sekundy. Luz. Przerwa, łyk wody. Super robota. I przed nami ostatni blok. Znów na takich samych zasadach, co blok numer dwa. Trzy ćwiczenia. Robimy po sobie, przerwa i powtarzamy jeszcze raz. Pierwsze ćwiczenie, początkujący. Dotykamy stopy, zaawansowani, kolano, kolano, stopa, stopa. Drugie ćwiczenie, początkujący. Pajac z lekko zgiętymi kolanami, zaawansowani, hop, hop, hop. I trzecie ćwiczenie. Pamiętajcie, to koniec, musi być finał, to jest nowy rok. Początkujący. Schodzimy, wchodzimy, klask, zaawansowani, hop, hop. Chcę usłyszeć klaśnięcie. Chcę, żeby ludzie się zastanawiali w domu, co robicie. Uwaga, 3, 2, 1, lecimy. Stopa, stopa albo kolano, stopy. Raz, 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 ostatni blok. Pięknie. Za 5 sekund przechodzimy do pajaców. 3, 2, 1. Lecisz. Zegnij biodra. Zegnij nogi w kolanach. Raz. 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 Pięknie. Uwaga, burpees. Lecisz. Klaśnięcie. Woo! 10 sekund, dasz radę. Klaszcz sobie. Luz. Jako motywacja na nowy rok. Jeszcze raz. I koniec treningu. Minuta. To jest tylko minuta. Pierwsze ćwiczenie, stopa, kolano. Odetchnij. 10 sekund, zaczynamy. Ready? Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Pomyślcie tak. 20 sekund każdego ćwiczenia. Tyle co nic. Raz, 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 raz. Trzy, dwa, zmiana. Oddychaj. Super. Mocny wydech. Odważnie. Raz, raz, cztery, trzy, dwa. Ostatnie 20 sekund, lecimy. Jeszcze 10 sekund. Jestem z tobą, dawaj. 5. Nie poddajemy się na końcu. Luz. Brawo. To jest dobre przywitanie nowego roku, zdecydowanie. Łyk wody. Chwilę się schłodzimy. Jak napijesz się wody, usiądź sobie na piętach. Ręce do góry. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Lewa ręka do góry. Prawa ręka za plecy. Staramy się dotknąć dłoni. Jeśli się nie uda, możecie wziąć bidon.
z tyłu i złapać z jednej i z drugiej strony za bidon. Zobaczcie, łokieć skierowany jest ku górze, ku sufitowi. Wdech, wydech, odłóż bidon, druga strona. Hop. Jeśli nie macie bidonu, ręcznik, smycz od dla psa, kocyk, wszystko się przyda w domu do ćwiczeń. Pięknie. Teraz siadamy w naszych szanownych pośladkach, które wykonały dzisiaj dobrą robotę. Łączymy stopy razem. Zbliżamy biodra, właściwie miednicę do pięt. Zabrakło mi słowa. Czas przypomnieć sobie anatomię. Chwytamy za stopy i otwieramy je tak, jakby były książką i chcemy ją przeczytać. Hop, w ten sposób. Musimy poczuć rozciąganie tutaj wewnątrz. Pięknie, jeszcze jeden wdech. Stopy przed siebie, nogi proste, ręce do góry. Głęboki wdech. Na wydechu skręt w jedną stronę. Popatrzcie za siebie, zobaczcie, co tam jest ciekawego. Bierzemy głęboki wdech i na wydechu wracamy do środka. Jeszcze raz głęboki wdech i na wydechu skręt w drugą stronę. Super robota. Wróć do środka. Pięknie. Klęk podparty. Z klęku lewa noga do przodu, prawa noga zostaje. Ręce do góry, obniż biodra w kierunku maty. Możecie poczuć, jak rozciąga się biodro, otwiera udo. Dobra robota. Głęboki wdech. Wydech. Druga strona. Jeśli będziecie potrzebowali więcej rozciągania, jest na moim kanale, zostawiam tutaj w karcie jedno. Porozciągajcie się przed snem, przyda się. Głęboki wdech. Wydech. Pięknie, powoli wstajemy. I znowu wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I gratulacje, brawo za ukończenie treningu noworocznego. Pamiętajcie, żeby dołączyć do wyzwania, wszystkie szczegóły znajdziecie na codziennik.pl. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Nazywam się Marta i jestem codziennie fit. Piąteczka potreningowa, ale lecę do Was. Pa!